A teraz przechodząc do kontynuacji, w tej sprawie chciałam również wycofać swój sprzeciw, do czego pani marszałek mnie do tego głosu nie dopuściła. Chciałam również powiedzieć... Pytanie zadaje pan poseł Jerzy Jachnik, klub Kukiz 15. Chciałam skończyć zdanie. Pan poseł Jerzy Jachnik jest? Pani nie jest wyjątkowa, pani poseł. Była jedna minuta na zadanie pytania. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę. Chciałam powiedzieć, że pani różnie traktuje posłów z PiSu i innych. Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani. Szczególnie dla takich blondynek jak pani. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo, otóż ja mam takie pytanie w związku ze stanowiskiem pani poseł Dolniak. Czy prawo do sądu daje również pracownikowi firmy, który ma awansować na przykład na prezesa, prawo do odwołania się? I nie ma pani do tego prawa. Pani też mnie obraża. Nie ma pani do tego prawa. Proszę nie przeszkadzać mi prowadzić obrady. Otóż tutaj pan poseł z PSL-u mówił, że... Też pani zapamiętamy. Że ufa... Przepraszam bardzo, debata w innym kierunku przebiega. Pani marszałek, nie ma pani prawa oceniać wyglądu posłanek i posłów. To jest dyskryminujące i niegodne pani pozycji, którą pani zajmuje w polskim parlamencie. To jest nie do zaakceptowania po prostu.